Idea jest taka, żeby kształcić profesjonalną, urzędniczą kadrę w krajach partnerskich: Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, według najlepszych standardów europejskich, żeby ta kadra urzędnicza nie tylko budowała nowoczesne państwa w Europie Wschodniej i na Kaukazie, ale żeby potrafiła współpracować z nami, z Unią Europejską. Partnerstwo Wschodnie to inicjatywa Unii Europejskiej zapoczątkowana w 2009 roku, skierowana do 6 państw Europy Wschodniej: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Celem inicjatywy jest zbliżenie państw partnerskich do Unii Europejskiej poprzez pogłębioną współpracę i działania integracyjne w oparciu o unijne wartości, normy i standardy. The government of Georgia currently considers reforming its civil service as a very important step in its political agenda, and the Georgian delegation represented here in Poland are the members of this civil service reform working group. So we had a very nice opportunity to listen to your current challenges and lessons learned, not only in Poland, but also in Europe. Мы здесь имели возможность ознакомиться с системой государственной службы Польши, с процессом рекрутинга на государственную службу, с процессом прохождения государственной службы, мотивационными составляющими. На сегодняшний момент это очень актуальные вопросы в Украине, поскольку у нас принята в 2011 году новая редакция закона о государственной службе. И поэтому вот именно как раз в этих вопросах нам достаточно, скажем, очень интересно изучить именно вашу. The main priority area for the next years for Republic of Moldova is promoting rules and ethics of public servants in our republic. So we had learned a lot of your experience. We have seen that you have a lot of rules, a lot of principles, very useful for our country, and we will try to use them also